Tomasz Kozłowski jest moim gościem, psycholog. No i na tym nie powinnam poprzestać, prawda? Ostatnio mi zadano pytanie, kim ja jestem i właściwie nie wiem, dlatego że ostatnie lata mojego życia zmieniły moje podejście do tego, kim jest człowiek w ogóle. Dlatego że my się definiujemy przez zawód, przez tytuł, przez stopień naukowy, przez doświadczenia, przez pracę, sport i różne rzeczy, co tak naprawdę zawęża człowieka. A w tym, co teraz robię, bardzo mi zależy na tym, żebyśmy wrócili do tego, że jednak człowiek jest najważniejszy. Ale zanim wrócimy do tego, że człowiek jest najważniejszy, to jednak trochę nakreślmy przez pryzmat sportu, czym się aktualnie zajmujesz, bo no, to jest takie zajęcie, które jest mega ekstremalne i które pozwala przekraczać kolejne granice. I o tych granicach też za chwilę porozmawiamy. Wiem, że, no właśnie, Dawek, przypomnij i też powiedz mniej wtajemniczonym, ile skoków spadochronowych już oddałeś? Nieco ponad 2000. No to co to tam? No to tak, to nie jest jakoś bardzo dużo, ale nie jest to też mało. Ja myślę, że od 1000 skoków możemy mówić o tym, że skoczek uczy się doświadczenia, bo to jest już taka liczba skoków, która pozwala nabrać troszeczkę dystansu do siebie i nabrać trochę pokory i zobaczyć, że mając 1000-3500 skoków też można się przewrócić przy lądowaniu albo popełnić jakiś błąd. Mówię raczej o drobnych błędach, choć i tak ten czynnik psychologiczny a propos jest o tyle istotny, że sprzęt bardzo rzadko zawodzi. Najczęściej to jednak czynnik ludzki. Ty masz dobre podłoże. A propos tego, że jesteś psychologiem, to ułatwia? Tak, ułatwia. Dlatego, że ja też byłem 17 lat ratownikiem górskim i jak robiłem też różne analizy wypadków, na przykład wypadków lawinowych, były takie badania robione w Colorado kiedyś na ofiarach lawin, czyli oczywiście tych osobach, które udało się uratować, to rzeczywiście okazało się, że 82% tych wypadków to jest czynnik ludzki. Czyli tak, tam to jest bardzo mocno rozbudowane, ale w takim skrócie można powiedzieć, że człowiek albo przecenia swoje możliwości, albo nie dostrzega niebezpieczeństw, które niesie natura. I w skokach spadochronowych jest bardzo podobnie. I to jest sport dla ludzi, którzy raz muszą być asertywni, którzy muszą mieć zdolność do tego, żeby zadać pytanie. Muszę mieć zdolność do tego, żeby powiedzieć nie wiem, nie umiem, boję się, nie chcę, bo problemem w tym sporcie jest to, że ludzie są, że to jest taki sport elitarny, bo bardzo mało ludzi skacze i ci ludzie są spostrzegani jako silni i to jest też troszeczkę taki mechanizm się wytwarza, że ludzie czasami zaczynają wierzyć za bardzo w siebie i popełniają błędy. Niestety potem ta natura już nie wybacza i jeden błąd powoduje drugi, trzeci, ta kaskada się uruchamia. Myślę, że ci, którzy oglądają podcast, znają cię głównie z telewizji, z występów, wiele różnych sytuacji, też związanych właśnie chociażby z jakąś lawiną, która zeszła, tak, ze śmiercią, z utratą kogoś bliskiego komentowałeś. Tak też poznaliśmy się telewizyjnie, mając kontakt przy właśnie komentowaniu różnych wydarzeń. Być może niewiele osób wie właśnie, że skaczesz ze spadochronem, chociaż za chwilę będzie to wiedza bardzo powszechna i wręcz bym powiedziała, że szeroko niosąca się. Ale zanim do tego i do twoich projektów, które są projektu, który jest niesamowity, to ty, Tomek, zacząłeś dosyć późno skakać. I to jest nieprawdopodobne. Ile miałeś wtedy lat i skąd się narodziła ta potrzeba przekraczania granicy? Bo mówi się coś takiego, że no nie wiem, no faceci w pewnym wieku, no kobiety też, ale faceci, tak, dopada ich kryzys wieku średniego. Tak, tak. No, muszą sobie coś udowodnić. I czerwone Ferrari mają, tak? Albo kabrioleta. Albo zmieniają żonę. Tak. Nie pamiętam, kto to powiedział, albo tak, że kobiety nie zmienisz, możesz zmienić kobietę, ale to i tak nic nie zmieni. O, to jest piękny cytat, pamiętam. To jak któryś z aktorów to tak powiedział. Wiesz, ja skoczyłem pierwszy raz w wieku 36 lat, natomiast pomysł na to, żeby skakać, powstał jak miałem 6 lat. To był taki rok, w którym ja zobaczyłem ratownika górskiego pierwszy raz będąc w górach i zobaczyłem też spadochroniarza lądującego, żołnierza w Bolesławcu i zrodziły mi się wtedy dwa takie marzenia, ale to nie były
marzenia, które ja tak bardzo konsekwentnie realizowałem. Do Pogotowia Górskiego wstąpiłem chyba w wieku 25 lat, czyli też późno, a ten skok pierwszy wykonałem chyba 2 lata, mając 36 lat chyba, skoczyłem w tandemie z kolegą z Gromu, z którego poznałem, jak się tam szkoliliśmy razem na śmigłowcach w Pogotowiu Górskim. I oni mnie do tego skakania wciągnęli i ja skoczyłem wtedy, jak rozpocząłem kurs, skoczyłem 6 razy. Potem pomyślałem sobie, że po męsku podniosę sobie poprzeczkę do 12, ponieważ zależało mi na tym, żeby zostać skoczkiem spadochronowym. Bardziej to była taka potrzeba społeczna, czy taka, żeby być spostrzeganym jako skoczek spadochronowy, ale to jest narkotyk nieprawdopodobnie silny. Jak mnie to wciągnęło, to zacząłem skakać więcej i potem skakałem jako kamerzysta, filmowałem tandemy. I potem się zaczęły no, takie historie, że moi koledzy chcieli wykonać skok ze stratosfery, czy z samego początku stratosfery, czyli tam mniej więcej 11-12 tysięcy metrów. Przepraszam. I oni, ja kiedyś szedłem sobie po skokach do takiej umywalni i oni mnie zaczepili. I wiedząc, że ja mam kontakty w mediach, bo się czasami pojawiam, poprosili mnie, żebym załatwił im patronat medialny, bo chcieli to jakoś zdobyć pieniądze i to nagłośnić. A ja sobie zażartowałem i powiedziałem, jak mnie weźmiecie do tego skoku, to wam to załatwię. A oni powiedzieli, dobra. I tak, tak w ten projekt wszedłem. I my skoczyliśmy z tych 11 tysięcy metrów. I to dla mnie ten projekt był potworny po prostu, bo ja się tak potwornie bałem tego. Stworzyłem sobie takie historie w głowie, że to się... Wiesz co, ja myślę, że w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, ile to jest 11 tysięcy metrów. Taki Kowalski nie ma w ogóle pojęcia, o czym ty mówisz. To nie jest żadną tajemnicą. Skakaliśmy zresztą, było to pokazywane też, był pokazywany nasz skok w jakimś z urywki w jednym z materiałów. Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy na jaką wtedy wysokość się wzbiliśmy? My na 4 tysiące. Skoczyliśmy z 4 tysięcy. No. 11 tysięcy to jest ten przedział, gdzie się lata rejsowymi samolotami. To już jest wysokość dla takiego przeciętnego człowieka, który nie ma do czynienia mega, mega duża. A jak mówisz 11 tysięcy, to myślę, że właśnie nie za bardzo potrafimy określić. No chyba, że właśnie powiedziałeś, to samoloty, tak? Czyli do tak, takiej wysokości wznosi się samolot rejsowy. To było 10 lat temu. Ja zawsze jak widzę te smugi kondensacyjne, to zawsze sobie to przypominam. Czyli właściwie codziennie ten skok gdzieś przechodzi mi przez głowę. No tam jest minus 60 stopni. To są trudne warunki. Trzeba mieć maskę czy sprzęt tlenowy. Tam jest też, no to ciśnienie jest dramatyczne, ale dramatycznie niskie. Ale wiesz, dla mnie w związku z tym, że ja nie wiedziałem, jak trudny będzie ten skok, to sobie wyobraziłem, że będzie bardzo trudny. I zresztą teraz, jak skaczę w tandemach z ludźmi, to zauważyłem, że bardzo dużo tandem pilotów mówią ludziom, nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Ja na to mówię, bój się, bo to jest fajne, że masz możliwość pokonać te swoje lęki. Jeżeli zaakceptujesz ten strach, to rzeczywiście masz potem możliwość zobaczenia, co pokonujesz. A jeżeli będziesz to wypierać, to nie da się wyprzeć tego stołu. Stąd. Wiesz, to nie jest po prostu. To jest zdanie wata. No, nie bój się, no jak można się nie bać, skoro nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Też się potwornie bałam i pamiętam, leciała z nami tym samolotem jedna chyba, czy dwie kobiety, już dokładnie pamiętam, która bała się potwornie. Natomiast ta umiejętność wasza rozładowywania tych emocji poprzez śmiech i żart powoduje, że generalnie wpada się w taki klimat, że trochę, chociaż na trochę, zapominasz o tej wysokości i o tym, co za chwilę cię, wiesz, czeka. Tak, bo to jest, wiesz, ten sport jest bezpieczny. Statystycznie jest to sport, który ma najniższą śmiertelność. Najwyższą ma Himalajs zimowy. Ta wypadkowość jest większa w cheerleaderingu. To jest w ogóle sport czy aktywność, która ma najwięcej wypadków typu złamania, jakieś takie rzeczy, bo tam nie ma żadnych procedur. Natomiast w skokach spadochronowych są bardzo rygorystyczne procedury. I wiesz, my wykonując tam setki tych skoków, wiesz, jest zabawnie. Mamy co chwilę nowych ludzi, jest fajnie. Ci ludzie, którzy tam skaczą, też się lubią. I mówię o tym środowisku tandem pilotów. Oczywiście jak to w każdym tego typu środowisku. Są jakieś niesnaski, ale to są sporadyczne rzeczy. Natomiast to jest w ogóle wesołe miejsce, fajne. Tam są ludzie, którzy kochają ten sport. I tak, jak to jest takie fajne, jak się ten sezon zaczyna.
I ci ludzie są tak spragnieni tego. No ja akurat teraz mam taką fajną sytuację, że w tej Kalifornii całą zimę przeskakałem, więc ten sezon właściwie u mnie trwa cały czas, ale myślę, że ta głowa jest w stanie wyprodukować absolutnie wszystko i bojąc się skoku, bo o tym też mówiliśmy, o moim lęku przed tym skokiem ze stratosfery, jak i tego, że ludzie się boją skakać w tandemie, na przykład robiąc sobie taki pierwszy skok. My się nie boimy tego skoku, tylko boimy się wyobrażenia o tym skoku. Boimy się tego, co sobie wykreowaliśmy w głowie. Mhm. Ja sobie dokładnie tak samo zrobiłem. I potem napisałem książkę o tych moich lękach. I w wyniku tej książki dostałem 1500 listów od ludzi, którzy mi dziękowali, przepraszam, za to, że ja tak ekshibicjonistycznie pokazałem, że po prostu facet, który skacze ze stratosfery, też się boi tak jak każdy inny bohater Dnia Świra. Wiesz, to trochę jakby nie pasuje do tego całego wizerunku. Można tak odnieść, albo myślę, tak wiesz, trochę stereotypowo. Ale pokonałeś pierwszą barierę, czyli w ogóle przełamałeś się, żeby skoczyć. Potem to cię wciągnęło, bo to jest, jak powiedziałeś, niesamowity zastrzyk adrenaliny. Tak, tak. Adrenaliny sama tego doświadczyłam, że człowiek chodzi po prostu jak na haju przez parę minut. A potem pokonałeś kolejną barierę. I teraz chcesz pokonać kolejną barierę. Tak, wiesz. I to jest ten projekt, który jest, mówię, niesamowity i o którym mówiłam, że za chwilę właściwie już jest głośny, ale będzie jeszcze głośniej, jak ta machina jeszcze bardziej rozkręcona ruszy. Wiesz, do tego projektu doprowadziły mnie jeszcze właśnie i ta książka, i te listy, i to, że ja postanowiłem, że jeżeli jeszcze raz zrobię coś takiego ekstremalnego, to pomogę ludziom intencjonalnie, a nie przez przypadek, jak tą książką. I skoczyłem 48 razy w jeden dzień, pomagając 48 różnym osobom. Zrobiłem takie 48 zbiórek na ludzi z nowotworami, guzami mózgu i różnymi takimi rzeczami. I rok później skoczyłem 100 razy w 9 godzin, ale te projekty się różniły tym, że w tym projekcie 100 ja zbierałem na jedną grupę ludzi. Tam było 48 bardzo różnych kampanii, a tu była jedna kampania i prostota tego projektu przyniosła większe pieniądze, bo tam trzeba było zebrać 1 000 000 złotych na 100 wózków inwalidzkich. Ostatecznie za 555 tysięcy kupiliśmy 117 tych wózków. Bo my wycofał się sponsor, my to sami sfinansowaliśmy z żoną, wzięliśmy kredyt, który przestaliśmy płacić dopiero teraz chyba w lutym. A to jest niesamowite, że mimo, że się wycofał sponsor, mieliście takie zacięcie. No, myślę, że niejedna osoba w rodzinie mogła mieć na przykład tobie za złe, tak, że jakby narażasz swoją rodzinę na to, że trzeba brać kredyt na kampanię, prawda, albo na pomoc, czy jakiś projekt, w który się zaangażowałeś. Tak. A wy postanowiliście gdzieś udźwignąć to razem, no, wiesz, biorąc kredyt, który ile spłacaliście go? No 4 lata, to 100 tysięcy złotych. Wiesz, to chodzi o dotrzymanie słowa, no po prostu. Trzeba dotrzymać słowa. Kolejna rzecz jest taka, że zbieraliśmy te pieniądze dla ludzi, którzy nie mają szansy na zmianę wózka inwalidzkiego, bo jakieś tam organizacje rządowe obiecują im, że ten wózek będą mieli za 3 lata, a to są specjalistyczne wózki, które nie rosną z tymi dziećmi, nie można tego zrekonstruować. I takie kampanie, ja zobaczyłem, że skoki spadochronowe są po prostu bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby zbierać pieniądze, bo ludzie nie będą słuchać naukowców, ale będą chcieli zobaczyć, czy koleś da radę skoczyć 100 razy w jeden dzień. I dlatego będę skakał z 405 kilometrów i to będzie najwyższy skok w historii. I jak popatrzyłem na to, jak wyglądał projekt Red Bulla, jak Felix Baumgartner skakał, cały świat to oglądał, a potem jak Alan Justas skoczył w ciszy zupełnie, nikt o tym nie wiedział, ale użył bezpiecznej technologii, postanowiłem to połączyć, po prostu skoczyć, zrobić dym na całym świecie i dać pieniądze ludziom. Czyli dla, jakby, może nie tyle, że podsumowując, ale uściślając, czyli będziesz skakał z wyższej, wyżej niż Felix Baumgartner. Tak, o 6 kilometrów wyżej. Chociaż
już jego rekord został pobity. Rozumiem, że przez tego drugiego, Alana Justasa, tak. Alana Justasa, ale o tym nie słyszeliśmy de facto. Nie. To jakoś to przeszło bez echa. Tak, bo on nie miał takiej potrzeby. On sobie po prostu, stać go było na to, żeby zrobić taki projekt. Skoczył sobie i już. I nawet po tym przestał skakać. Zresztą Baumgartner też przestał skakać, on się tam wziął za latanie śmigłowcem, ale ja zobaczyłem, że oba te projekty zostały po prostu zmarnowane, bo można było przy okazji zebrać trochę forsy na kogokolwiek, na kogoś chorego, kogoś potrzebującego, a pieniądze zostały tam zebrane potężne. I mi się udało w tym wszystkim przez te właściwie już 4,5 roku i przez pandemię, która w pewnym sensie mi pomogła, ponieważ pandemia to zatrzymała te prace na 2 lata, to znaczy to, żebyśmy cokolwiek zrobili, ale wsadziła nas wszystkich do domów, komórek, piwnic, gdzie można było rozmawiać z całym światem online. I to spowodowało, że ja miałem bardzo dużo spotkań z ludźmi na całym świecie, do których gdyby nie pandemia i Zoomy i te wszystkie narzędzia, musiałbym po prostu załatwić 10 tysięcy złotych, polecieć do Stanów, spotkać się z kimś i wrócić. A tak te spotkania odbywałem raz w tygodniu z ważnymi światowymi liderami. Tomek, na chwilę taki ma też mały przycinek, bo wróćmy do tego początku, bo ten projekt trwa już 4,5, no ponad czwarte, inaczej, trwa już prawie 5 lat, ale wracając do samego początku, no, rodzi się tobie taki pomysł w głowie, ale wiesz, od pomysłu do realizacji to jeszcze jest długa droga, no musisz mieć osoby, które cię w tym wesprą. Pomijając już rodzinę, która może powiedzieć, czy ty jesteś normalny, wiesz, znowu coś wymyśliłeś, tak? Bo najpierw skoki, potem kolejny gdzieś rekord. Przecież ty masz też tytuł mistrza, tak? Pobiłeś rekord. Tak, no rekordzisty, tak. Mam oficjalny rekord Europy, nieoficjalny rekord świata, mam rekordy Polski, ale ja nigdy tego nie robiłem jakoś dla rekordów. Wiesz, choć ten projekt tej polskiej stratosfery, jak skakaliśmy z 11 kilometrów, to była próba ustanowienia rekordu Europy. Ja w związku z tym, że ja czułem się zawsze słabszy, wiesz, ja tam próbowałem w ogóle zrobić cokolwiek. Nie miałem takiej pewności siebie. Teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej u mnie, bo ja się nauczyłem akceptować lęk i nawet wykorzystywać go do tego, żeby mi pomagał, bo w momencie, kiedy się teraz czegoś boję, to wiem, że to jest dobry kierunek, żeby tam iść. I na przykład jak wsiadam do samolotu z pasażerem dzisiaj, to ja wtedy łapię taki błogi spokój i takie bardzo delikatne napięcie, które pozwala mi być skupionym na zadaniu i na tym, żeby to robić. Ale to jest tak subtelne i ja to jest tak, że dla mnie ruch uliczny jest większym dymem niż skok spadochronowy. Ja mam, tam jest naprawdę, tam jest tylko to zadanie. W tej chwili jak tam skaczę w Santa Barbara, to tam jest ocean, góry i to miejsce, tam SpaceX jest jeszcze na dole. Miałem jeden taki skok, że wyskoczyłem w momencie, kiedy rakieta wystartowała, więc to są, no inaczej, to jest więcej spokoju teraz, ale myślę, że moje przejście przez te wszystkie lęki, trudności i słabości było bardzo ważne i jest bardzo ważną składową tego projektu, bo nie jest łatwe załatwienie grubych milionów dolarów na to, żeby rozkręcić światowy projekt. Nie jest łatwe dotarcie do tych ludzi, do których ja dotarłem. No to są jakieś niezwykłe historie. Byłem, nie wiem, twórcy Star Treka w domu na obiedzie. Poczekaj, to musimy zrobić absolutne pierwsze przecinki, ale wracając jeszcze, bo ta historia się rozwija i jest niesamowicie ciekawa, ale wracając do samego początku. Jest ten projekt. No przecież macie do spłaty dalej, ciąg dalszy kredytu na te wózki, prawda? Bo jak powiedziałeś niedawno, to przecież to się skończyło. Informujesz swoją żonę, że Paul że masz takie chcesz podjąć wyzwanie. Co ona na to? Wiesz, Paulina i Adam zawsze mnie wspierali, zawsze. I ja zawsze na te dwie osoby mogę liczyć, choćby nie wiem, co się stało, na nich zawsze mogę liczyć. I owszem, rodzina i znajomi i kuzynki, żony i tak dalej, oni wszyscy mają mnie za wariata, za człowieka, który tam destabilizuje rodzinę, naraża wszystkich i tak dalej. Dla większości ludzi ważna jest praca, ZUS, stała pensja i tak dalej. Nasza Ania, jak się urodziła, nasza 6-letnia Ania, jej pękły płuca. Zapadła się, miała odmę, wylądowała na Ojomie i ledwo co ją odratowali. Choć
potem powiedzieli, że to był tylko algorytm wprowadzenia do inkubatora czegoś tam. Ona była tydzień na OIOM-ie i my mieliśmy wtedy dość dobrą sytuację finansową. Mogliśmy naprawdę wykupić w pięknym różowym szpitalu pokoik z trzema monitorami i tak dalej. I już, ale Paulina się uparła na to, że to będzie publiczny szpital w Warszawie, na ten MSW, bo tam jest bardzo duży, wysoki jakiś współczynnik odratowań i czegoś. A ciąża była idealna. Paulina jest bardzo zdrowa, wszystko było super. I bach. I takie coś się wydarzyło. I oni odratowali tą małą. I ona jest dzisiaj, to jest korba, jest dynamiczna, wesoła, fajna, inteligentna, nie ma śladu po tym, czymś. Mówimy o Ani. Ale wiesz, miliony ludzi nie mają takich możliwości. Miliardy ludzi nie mają takich możliwości. Miliard ludzi nie ma dostępu do prądu. Wiesz. Co dopiero mówić o inkubatorze, o specjalistach, którzy mogą uratować takie dziecko. I to nie jest tak, że ja ten projekt robię, bo spłacam dług. Natomiast jestem jakoś bardzo dotknięty niesprawiedliwością na tym świecie, dlatego że jedni rodzą się na Ukrainie, inni rodzą się w Polsce, jedni rodzą się w Meksyku, inni rodzą się w Stanach. I 300 metrów zmienia absolutnie twoje życie. I ja uważam, że jeżeli jestem w stanie wykorzystać miłość do gór po to, żeby ratować ludzi, albo miłość do skakania po to, żeby ratować ludzi. Gdybym był kowalem albo szewcem, to pewno też bym jakoś tak zrobił, ponieważ jakoś tak się układa moje życie, że ja nie jestem zdolny do stabilnej pracy. Ja po prostu tego nie umiem. To nie jest tak, że ja, wiesz, cierpiąc, przechodzę przez te skoki. Ja to kocham. Kocham to, co robię. Wierzę w ten projekt. Im bardziej ludzie do mnie strzelają, a strzelają do mnie zewnątrz właśnie takimi tekstami typu rujnujesz rodzinę i tak dalej, tym bardziej mnie to jakoś napędza, dlatego że oni mnie zawsze wspierają. Paulina, Adam i Ania. Wiesz, jak Ania się ze mną żegna, jak z nią rozmawiam? Mówi, it's Milania ma na to. Sześć. No, mówi coś, mój jump for the planet. Tak do mnie mówi. Ona ma 6 lat, ona dokładnie wie, że planeta się obraca, że krąży wokół Słońca. Ona nie mówi, że Słonko się chowa za chmurką. Dokładnie wie, ponieważ w naszym domu się o tym mówi. I ona też wie o tym, jak... Nie jesteśmy takimi zielonymi frikami, ale ona wzrasta w takim nieco innym podejściu do życia. I to jest tak, że... Wiesz, ludzie mówią, że jestem wariatem, ale ja nie wiem, czy wariactwem jest robienie tego, co się kocha. Wiesz. Zapytałam o ten aspekt, zapytałam o wspieranie, bo no wiadomo, tak, w momencie, kiedy idziesz do pracy, zarabiasz, masz jakąś stabilizację, to zupełnie inaczej jesteś, co powiedziałeś, sam postrzegany. Wiemy, że masz już to duże wsparcie ze strony rodziny, ale wsparcie wsparciem, na to też potrzeba zgromadzić odpowiednie środki. No, takie skoki są też mega kosztowne i tak dalej. Kto tutaj w Polsce wyciągnął do ciebie kto powiedział, Tomek, wierzę w ten projekt i dał ci takie zielone światło, nawet w kontekście kontaktów, tak, żeby dalej móc to rozpropagować i zabrać na to fundusze. Przede wszystkim Lech Wałęsa, który zgodził się na patronat nad tym projektem, bo ja też pomyślałem sobie, ja pamiętam taką scenę, jak szukałem globalnego nazwiska, które jest związane z tym, że człowiek przeszedł przez jakieś trudy i postawił się czemuś, co jest po prostu niemożliwe do zrobienia. I oczywiście Lech Wałęsa wpadł mi do głowy. Nie ma nikogo lepszego, moim zdaniem. I pamiętam, jak powiedziałem, staliśmy pod blokiem, powiedziałem sąsiadom, że zamierzam poprosić Lecha Wałęsę o to, żeby objął ten projekt patronatem, i oni śmiali mi się w twarz. Nie? W ogóle takie dziwne zjawisko, że ktoś się śmieje prosto w twarz. I 3 miesiące później byłem u niego w gabinecie, on się na to zgodził. I na świecie ludzie robią takie oczy, jak widzą Lecha Wałęsę w takim filmiku, który promuje projekt. To jest nieprawdopodobne, jak on jest szanowany na świecie i jakim jest bohaterem. Tam nikt nie wnika w jakieś drobne historyczne szczegóły bez względu na to, czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. To nie ma, globalnie nie ma to znaczenia, bo ci, którzy na niego dzisiaj plują, mogą pluć właśnie dzięki temu, co on zrobił. I dlatego projekt jest o wiele bardziej rozpoznawalny na świecie niż w Polsce. Gdzie leży przepustka?
Proszę, gdzie dał ci przepustkę? Do jakich nazwisk udało ci się dzięki temu, że Lech Wałęsa stanął za tym projektem, które drzwi pozwolił ci otworzyć? Dostałem zaproszenie, na przykład byłem tydzień u Richarda Bransona na jego prywatnej wyspie na Karaibach, gdzie mogłem mu opowiedzieć o tym projekcie, co z kolei wprowadziło mnie do środowiska ludzi, którzy na przykład są zaangażowani w budowanie bazy na Księżycu. Pomogło mi zdobyć Paragon, który ma własność do technologii tego skoku. Jako jedyni mają bezpieczną technologię, żeby to zrobić. Ja się starałem półtora roku o to, żeby facet odebrał ode mnie telefon. I on mi potem mówi, ja mam tysiące takich zapytań. Nie? Takich ludzi jak ty są tysiące. Potem człowiek w Stanach Zjednoczonych, który przez dwa lata się przyglądał, jak ja tam się z tym Paragonem biłem, jak im pokazywałem, jak walczę o ten projekt i w końcu spotkał się ze mną, nawet nie wiedziałem, w jakim celu się ze mną spotyka w Stanach. I bo napisał, ja pojechałem do Stanów na spotkanie z YouTube'em i napisał do mnie szef inżynierów tam z Paragonu, którzy budują mój kombinezon, napisał do mnie, mój kolega chce się z tobą spotkać, on chciałby pogadać o projekcie. On mieszka w Beverly Hills, ja byłem wtedy w Los Angeles, to spotkaj się z nim. To ja miałem tam spotkanie z takim miliarderem, z którym udało mi się, wysłałem tam tysiące różnych maili i jeden facet mi odpowiedział. I właśnie miałem z nim spotkanie w Beverly Hills i pomyślałem sobie, tak ustawiałem spotkanie z tym młodym człowiekiem, on ma 40 lat, ustawiałem z nim spotkanie i myślę sobie, ustawię z nim na 11 spotkanie, bo na 14 miałem z tym miliarderem, to za darmo wypiję kawę, bo ja nie miałem pieniędzy w ogóle. Mi pomógł Marcin Jaszyk, taki przyjaciel generała Hermaszewskiego, który jest też jedną z tych trzech osób, które tutaj we mnie uwierzyły. To jest generał Hermaszewski, Lech Wałęsa i ten Marcin. I on, jak ja mu powiedziałem, że muszę jechać na spotkanie z tym YouTube'em, on mówi, dobrze, ja ci to sfinansuję, jedź. I on mi to sfinansował z prywatnych pieniędzy, bo Paulina zachorowała na nowotwór i my nie pracowaliśmy, no były po prostu, mieliśmy parę bardzo ciężkich lat. I spotkałem się z tym gościem. Fajny, młody człowiek, zresztą z ukraińskimi korzeniami. I rozmawiamy, on mi opowiedział swoją historię, ja mu opowiedziałem swoją historię i tak mówię, kurczę, co z tą kawą? I mówię do niego, ty chodź na kawę, nie? On mówi, dobra, no to dziś poszliśmy, nawet ostatnio zrobiłem zdjęcie, bo siedzieliśmy przy takim malutkim stoliku. Stolik, nie wiem, to jest chyba A3, taki mniej więcej, taki rozmiar, na ulicy. No i on mówi, co dalej, nie? Co dalej robisz? Ja mówię, no teraz stąd polecę do... Beverly Hills, tak? Byliśmy w Beverly Hills, siedzieliśmy i on mówi, co dalej, jakie następne kroki, nie? Kupiliśmy tą kawę. Właściwie ja nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem dokładnie, kto tą kawę przyniósł, bo ja mówię, że teraz do Arizony polecę tam na spotkanie z tym zespołem, który buduje kombinezon kosmiczny, a potem na drugą stronę Stanów, do Bostonu, bo tam jest potencjalny sponsor projektu, nie? Mhm. A on mówi do mnie, ale co tam, wiesz, ja mówię, no oni będą mi, sfinansują mi tutaj w styczniu, w listopadzie, przylot do Stanów, wizę, wszystkie te, bo to są ogromne koszty, no to są dziesiątki tysięcy dolarów, żeby to sfinansować, samą przeprowadzkę i tak dalej. I on mówi, wiesz co, ja zapłacę, nie? I ja tak zobaczyłem, że taki rzucił mi się obraz, że on wyciąga kartę i płaci za tą kawę, nie? Ale patrzę, ta kawa już tu stoi i mówię, za co zapłacisz? On mówi, za wszystko, za waszą przeprowadzkę, za wynajmę wam prawników do załatwienia wiz, wszystko, po prostu wszystko. Z Polski do Stanów. Tak, wszystko, sfinansuję wam tutaj wynajęcie domu, to, żebyście przeżyli skoki, po prostu wszystko, co potrzebujesz, zrobisz mi listę i wszystko ci sfinansuję. Wow. Ja mówię, dlaczego, nie? A on mówi do mnie, wiesz co, po pierwsze przyglądam się tobie od 2 lat i patrzę, co robisz. Mhm. Jak się okazało, ten facet jest najbliższym przyjacielem szefa tych inżynierów. Oni się po prostu znają i oni sobie tam siedzieli, mówi, ty, jest taki wariat, tutaj z nami współpracuje i on chce skoczyć, żeby ratować ludzi. Nie? Mhm. I mówi, po drugie, jak się spotkaliśmy, to mnie przytuliłeś. Bo ja jestem blisko ludzi i po prostu przybyliśmy takiego misia. Nie? Mówi, a po trzecie, podoba mi się to, co robisz, wierzę w ten projekt i wy pomagacie też, bo to był marzec ubiegłego roku. Mówi, pomagacie dzisiaj bardzo Ukraińcom i ja chcę, żeby w tym projekcie również pomóc Ukraińcom.
Niesamowita historia. No. De facto ta przeprowadzka udała się, bo przecież opuściliście Polskę, przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Tak, i on mówi, chodź pokażę ci fajne domy. Wstaliśmy, ja wziąłem telefon, mówię, Paulina, za miesiąc będziemy mieszkać w Stanach. Ale jak to, nie? Ja mówię, wiesz co, no musimy się przygotować, wyprowadzamy się do Stanów. Ale kiedy? Mówię, no jak się spakujemy? Nie wiem, gdzieś mniej więcej za miesiąc, nie? I nie poleciałem wtedy do tego Bostonu. I była jeszcze taka fajna historia, bo ten Marcin powiedział mi, mówi, słuchaj, pamiętaj, że jakby był jakiś pożar, cokolwiek się wydarzyło, to ja ci jeszcze trzymam 4000, mogę ci w każdej chwili przelać, jakby cokolwiek się stało. Ja mówię, wszystkie bilety kupiłem, mówię, nic się nie stanie, nie? Zadzwonił do niego Marcin Pożar, muszę zostać w Los Angeles, muszę mieć inny bilet, bo ja miałem tam, pamiętam, że poleciałem do tej Arizony i musiałem, i on mówi, leć do tej Arizony, wróć tutaj, spędzimy 3 dni i popracujemy nad tym, co zrobić. I miesiąc później byliśmy w Los Angeles. I wiesz co, to jest, takie rzeczy nie są możliwe, jeżeli masz poduszkę finansową, jeżeli masz firmę, jeżeli masz nieruchomość, która cię trzyma, bo wiesz, my w związku z tym, że nic nie mamy, nic nas nie trzyma. My możemy się spakować w ciągu dnia i wyjechać gdziekolwiek. Nie? I oczywiście z jednej strony jest to wolność, z drugiej strony jest to, wiesz, no, a choroba, a coś, a jak się coś stanie, no tak, to nie jest łatwe życie. I ten projekt też nie jest łatwy. To jest potwornie trudny projekt. Powiem ci, że jak mówisz, że projekt trwa 4,5 roku, to nie jeden już dawno by się poddał i zrezygnował. Mhm. Bo wysyłanie do kogoś maili czy listów, maili, tak, przez 1,5 roku bez żadnej odpowiedzi. Zadaję sobie pytanie, po co? Wiesz, to jest, ja dotarłem do tego człowieka przez przypadek. Tutaj nie pamiętam, ktoś mnie poprosił, żebym pomógł jakiejś organizacji, która pomaga młodym kobietom, które mają szansę na to, żeby zrealizować biznes. Jakimś młodym, dobrze obiecującym kobietom i poprosili mnie, żebym jakiś dzień tam z nimi spędził, jakąś tak psychologicznego punktu widzenia, czyli tam procesów grupowych, którymi ja się też zajmowałem, przygotowałem jakąś taką grę. Gdzieś tam za darmo to zrobiłem, bo uważam, że ludziom trzeba pomagać. I tak się potoczył ten dzień, że ja im zacząłem opowiadać tę moją historię. I zrobiłem taką prezentację do tego, no i tam, i mówię, że tu właśnie taki skok został wykonany, że próbuję dotrzeć do właściciela tej technologii i nagle babka, dla której ja to zrobiłem, nawet nie wiedziałem, ja jej nie znałem w ogóle, ona mówi, ja znam tego gościa, który jest właścicielem tej technologii, ja się z nim spotkałem w autobusie w Indiach. To jest w ogóle nieprawdopodobne, co ty opowiadasz. Oni byli na jakiejś konferencji, gdzie była konferencja dotycząca kosmosu i konferencja dotycząca czegoś tam, i oni byli chyba w jednym hotelu czy w jednym centrum konferencyjnym i pojechali na jakieś wycieczki kilkoma autobusami. To jest tylko przykład tego, że nie ma przypadków. No nie ma. Siedli w jednym autokarze i 2 czy 3 lata później ona mówi, dobra, to ja do niego piszę, nie? I 2 godziny później gość mi odpisuje. Dobra. Spotkamy się w środę o 8:30 czy któryś tam, nie? Muszę cię zapytać o, myślę, że wszyscy chcieliby wiedzieć, jak to jest na wyspie Bronsona. Jak wspominasz ten czas? W ogóle jak wspominasz w ogóle spotkanie z nim? Chyba, że dalej macie kontakt. Mamy, tak. Ja przyjechałem, właściwie no to był też koniec COVID-u, były trudności z testami, przelotami. Na całe szczęście to jest terytorium Wielkiej Brytanii i tam trzeba było, ja miałem lecieć przez Stany Zjednoczone, ale nie można było przez Stany, no było to strasznie trudne, ale ostatecznie jak tam przypłynąłem, tam jest jeszcze jakieś 40 minut płynie się taką łódką, żeby na tą wyspę dopłynąć i ja wziąłem, tam to było takie prywatne spotkanie 20 ludzi, bardzo bogatych i bardzo wpływowych, którzy się zajmują, którzy dbają o oceany. Oni naprawdę po cichu robią ogromne rzeczy, inwestują ogromne pieniądze, żeby ratować planetę. No i byłem ja, posiadacz skutera. I w momencie, kiedy płynąłem tam, zerwał się jakiś taki sztorm, wszystko mi zmokło. Ja miałem w torbie
20 książek dla tych ludzi. I wziąłem parę koszulek i 20 książek. Zależało mi na tym, żeby tym ludziom dać książkę, bo ja mam tę moją książkę w języku angielskim. I tak patrzyłem na tą torbę, jak tam się zalewa to wszystko tą wodą, i myślę, ja cię kręcę, wszystko będzie mokre, tyle to wiozłem, nie? I ostatecznie okazało się, że zmokły mi wszystkie ubrania, ale książki były suche, bo ja te książki obłożyłem ubraniami. I poszedłem na obiad w takiej do połowy mokrej koszulce. No i usiadłem tak na brzegu stołu, tam siedziało już z 15 osób, bo jeszcze nie wszyscy przyjechali. I nagle on podchodzi do mnie i tak się przywitał taką piątką i mówi: wiem, że robisz fajne rzeczy, tam pogadaliśmy trochę o technicznych rzeczach, bo on tam też balonami latał. I mówi: ja przygotowałem moich ludzi, żeby mi powiedzieli, kiedy będziesz miał prezentację i będę chciał to zobaczyć, na pewno będę. I ta, w ogóle wyspa jest przepiękna, jest zrobiona, wszystko co jest tam zrobione, jest zrobione w takim, tak na bardzo wysokim poziomie, ale nie ma tam przepychu, nie ma tam tego bogactwa lejącego się złotem. To jest tak z klasą zrobione. On jest też takim człowiekiem bardzo skromnym, delikatnie zdystansowanym, ale w takim sensie, że on nie przerwie ci zdania, natychmiast przeprasza. Jest człowiekiem takiej bardzo wysokiej kultury osobistej. I nie jest to ten Richard Branson, którego wyobrażasz sobie, tego, który tam próbował oblecieć świat dookoła, przelecieć przez jakiś kanał, który gdzieś mało tam nie zginął w jakiejś łódce czy w jakieś różne rzeczy. No, na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie. I on przyszedł na tę prezentację i było tak, że to jest w ogóle też fajny rozdział do napisania, to była niezwykła była ta historia, bo okazało się, że ta prezentacja jest o 18:30 w budynku, który się nazywa Temple. Myślę sobie, Temple, co to w ogóle za... Takie trochę to było dla mnie nadęte, a to jest taki okrągły budynek, w którym powstało The Elders. The Elders to jest organizacja czy grupa ludzi. Tam był Desmond Tutu, Jimmy Carter, Nelson Mandela. On stworzył taką grupę razem z Peterem Gabrielem, właśnie, która ma dbać o świat i o to, żeby oni wymyślili takie coś, co się nazywało B-Plan, czyli to, żeby zyski firm szły na naprawę relacji pomiędzy ludźmi, na ratowanie biednych i tak dalej, i tak dalej. Czyli w pewnym sensie to, co ja chcę zrobić, a ja nawet nie wiedziałem, że takie coś powstało. I jak się dowiedziałem, że to w ogóle w tym budynku, gdzie oni to założyli, no to... To też nie było przy... nie jest przypadek. Wiesz, i ja tam złapałem chłopaka, który tam się zajmuje technicznymi rzeczami i on do mnie mówi: słuchaj, bądź... Ja powiedziałem, przyjdę o 18, żeby to podłączyć i zobaczymy, w razie czego już zaczekam. I on mówi do mnie, mówi: bądź tutaj o 18, bo Branson powiedział, że będzie tutaj za 5. 18, chcę jeszcze z tobą porozmawiać. Za 25 po. I on jest, nie, o 18, i on jest bardzo punktualny i bardzo słowny, więc nie przewal tego. Ja mówię: okej, czekam. Podłączyliśmy to w sekundę i on przychodzi i mówi do mnie tak. Czy zgodziłbyś, przyszedł na czas oczywiście, czy zgodziłbyś się, żebym ja zrobił taki wstęp do tego twojego wykładu, bo wiem, że będziesz mówił o skokach, ja bym chciał pokazać swój pierwszy skok. A ja, nie wiedzieć czemu, też wstawiłem akurat do tej prezentacji mój pierwszy skok. Nie wiem, w ogóle co za fantastyczny zbieg okoliczności. No i on przyszedł, podłączyliśmy to bardzo szybko, usiedliśmy sobie, no i tam zamówiliśmy jakieś coś tam do picia i sobie siedzimy i rozmawiamy. No i przyszedł jeden pan i nam przerwał, drugi pan, trzecia pani i tak trochę nam ten czas ucieka. Nie porozmawiałem z nim tak, jak chciałem, ale on zbliża się 18:30, a tu połowa ludzi przyszła dopiero. I on mówi do mnie: wiesz co, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe, ale ja muszę tuż przed 19 wyjść, ponieważ ja obiecałem żonie, że będę o 19 na kolacji. A wiem, że tam jest tak, się schodziło z takiej górki, tam z 5 minut drogi do tego domu. Myślę, ja cię kręcę. A ja mam całą tą prezentację ustawioną na godzinę i pierwsze pół godziny opowiadam o moich projektach, a potem mówię o projekcie Jump for the Planet. I tak się zastanawiam, dobra, może w pół godziny jakoś do tego przejdę. Przed laty kupiłem komputer, który daje mi możliwość przerzucania slajdów i w taki sposób, żeby tego nie widział widz. I wyobraź sobie, że oni się spóźniają, zagadują go, a zdjęcia sobie z nim robią, a ja patrzę na ten zegarek za 20, za 15, za 14 i myślę sobie, ja pierdziele, po prostu jak on wyjdzie, to trzasnę tym komputerem, pójdę tam do tego pokoju, który ma w ogóle kamienny prysznic na balkonie i zamknę się tam, przesiedzę cały ten tydzień. Nie? I zaczęliśmy za 11.
Po 11 minut ci zostało. Nawet nie, bo on jeszcze miał kilka, nie? Aha. I on zaczął i usiadł, powiedział te parę słów, usiadł i... No i ja, wiesz, patrzę na ten zegarek na podglądzie i zaczynam i mówię, wiesz, jest 5 po, on dalej. I wiesz, i zacząłem mówić właśnie też o mojej książce i dałem mu tę książkę moją i mówię, że to jest dla mnie niezwykłe, że ja mogę dać ci tę książkę, którą napisałem o swoich lękach, a ja daję ci ją w miejscu, w którym powstało The Elders, które bardzo bym chciał, żeby zaangażować do tego projektu, nie? 10 po, 15 po, 20 po. I on został do końca tej prezentacji. Ten chłopak tylko tak patrzył, siedział z boku i patrzył to na mnie, to na niego i tak dziwił się, że on zostaje. I on, jak skończyłem, podszedł do mnie i mnie uściskał. On z ludźmi się tylko tak wita, uściskał mnie i tak mi powiedział na ucho, it was lovely. A ja sobie myślę, lovely? Mhm. Tak. Co, tak próbowałem to zrozumieć, o co chodzi, lovely, to takie, co to, ładne jest, czy co? I potem mi to wytłumaczył taki Brytyjczyk, że lovely dla Brytyjczyka, to nie jest to samo, co dla Amerykanina, lovely to jest z głębi serca, bardzo piękne i tak dalej, w takim sensie. I po prostu na drugi dzień siedzimy przy śniadaniu i oni siedzieli i rozmawiali tam sobie o jakimś, wymyślili w pół godziny sposób czyszczenia raf koralowych, niezwykłe w ogóle. I skończyliśmy śniadanie, ja do niego podszedłem i mówię, bardzo dziękuję, że mimo to, że miałeś iść do domu, zostałeś i wysłuchałeś tej mojej historii do końca. A on mówi, wiesz co, podam ci maila i wyślij mi 10 linijek o projekcie twoim i 10 linijek o technicznych aspektach, porównując poprzednie projekty. Nie? Mhm. I po prostu wszyscy poszli tam na jakieś spotkania i gadania, poszedłem do pokoju i zalałem się łzami i po prostu potem siedziałem. Oni pływali na surfingach po południu, jakieś mieli takie fajne zajęcia, a ja siedziałem, patrzyłem w lazur tej wody i nie wierzyłem, że to wszystko się dzieje. Nie? Ile tam byłeś? Tydzień? 6 dni. Wiesz, co było jeszcze fajne w tym? On powiedział, podam ci maila i na drugi dzień rano, mówi, dam ci rano tego maila, bo tam mieliśmy spotkanie przy takim basenie i ja do niego podchodzę i on mówi, wiesz co, teraz ci nie dam, ale mógłbyś mi podpisać książkę. Tam moją książkę, ja mu tą książkę podpisałem, mówi, wrzuć tam do torebki mojej żony. I potem nie mogłem go złapać, znowu go nie mogłem złapać. I jak go w końcu chwyciłem, bo ci ludzie cały czas przy nim stali i mówię, podaj mi tego maila, a on mi zaczyna literować. Nie? A ja nie miałem telefonu, nie miałem okularów, nie zapamiętałbym tego, bo literował to po angielsku i myślę, kurczę. I był ostatni dzień, w którym była kolacja pożegnalna i on nie przyszedł na tę kolację. Mhm. I no po prostu złamało mnie to. I ja miałem wtedy kłopoty wynikające z jetlagu. Budziłem się tam mniej więcej o 5:00 i poznałem tam, tak się zaprzyjaźniłem z takim Jimem, który przygotowuje roboty do odwiertów na Księżycu. No chyba kosmos jakiś. Bardzo fajny taki facet. I on wypływał o 6:00 rano, bo już tam się ci ludzie rozchodzili. Tam był, ja miałem płynąć chyba o 12:00 tam na parę takich grupek nas podzielili. I postanowiłem zejść o 6:00 rano, żeby go pożegnać. I obudziłem się o 7:00. Byłem tak wściekły, że przespałem to, że się nie pożegnałem z tym Jimem, że nie porozmawiałem z tym Bransonem tak, jak chciałem. I jeszcze miałem otworzony komputer, bo miałem do wypełnienia taki 3-stronicowy formularz jakiś dotyczący przelotu przez Londyn czy przez Wielką Brytanię. I muszę pierdzielę to. Zamknąłem, tak trzasnąłem tym komputerem, biorę prysznic, pójdę sobie na śniadanie o 7:30, wtedy nikogo tam nie będzie, po prostu wypiję sobie kawę i będę czekał na tę łódkę. I przyszedłem tam o tej 7:30, akurat siedziało 3 gości, takich całkiem sympatycznych. Tam można było zjeść to śniadanie w 10 miejscach w różnych na tej wyspie, ale siedzieli, no to się do nich przysiadłem i tam tak spokojnie, wiesz, nalali mi kawy. I nagle ktoś siadł obok mnie. I to on usiadł. I siedzieliśmy 2,5 godziny i rozmawialiśmy o projekcie. A ci goście, którzy siedzieli, jeden tutaj i dwóch naprzeciw, którzy pracują z nim od lat, tam chyba ten taki Jeremy, który z nim pracuje chyba najkrócej jakieś 10 lat, oni prowadzili tę rozmowę w taki sposób, że zadawali mi takie pytania, żeby on usłyszał to, co ma usłyszeć, bo oni o projekcie dobrze wiedzieli. Nie? Mhm.
I ja mówię, i rozumiem, że dostałeś wtedy tego maila. I ja mówię do niego na koniec, daj mi tego maila. I on mi wpisał tego maila w mój telefon. No i pożegnaliśmy się i wszystko fajnie. I, no i on poszedł. Ja patrzę na tego maila, to jest mail do kogoś innego. I myślę, ja pierdziele, co ja mam z tym zrobić, nie? I tego Jeremiego poprosiłem, mówię, słuchaj, on mi kazał napisać 20 linijek na temat projektu, a teraz daje mi czyjegoś maila, nie? I co ja mam z tym zrobić? Mówię, załatw mi spotkanie z tą osobą. Przecież jeżeli ja wyślę, wiesz, kilka lat mojej pracy w 20 i to technicznych takich linkach, no to w jaki sposób ten ktoś ma być przekonany i powiedzieć mu, słuchaj, to jest warte zaangażowania, nie? On spojrzał na tego maila, mówi, wiesz co, to jest jedyny mail, którego on sam osobiście odbiera, to jest jego mail. Niesamowita historia, naprawdę. Zresztą jak można byłoby słuchać i słuchać tych, wiesz, opowieści, jeszcze obiad z szefem Star Treka? To był, był człowiek, który stworzył Star Treka. No tak. To w ogóle, to jest historia, ja do niego trafiłem. Chociaż muszę ci przerwać na chwilę, bo nie znam dokładnie tej opowieści, jak byłeś na wyspie Richarda Bransona, ale znałam coś, co mi utkwiło, mianowicie to, że jak się budziłeś a propos takich rzeczy, które są jakby mało osiągalne dla ludzi, albo nie mieli z tym styczności, jak budzisz się, a tu nagle patrzysz, a tu chodzą jaszczury, prawda, gdzieś tam. Tak. Takie. Tam są różne. Takie jaszczury, łażą, jeszcze jak siedzisz tam i sobie jesz i nagle, wiesz, coś ci przepycha nogę, nie? A tam taki żółw idzie, wiesz, mm-hmm. I po prostu, no, łażą te żółwie, trzeba uważać, ale też tam była taka dziewczyna, mówi, słuchaj, chcesz zobaczyć żółwie? Ja mówię, dobra, bo tam są po drugiej stronie wyspy, ja cię mogę tam zabrać. Takim meleksem mnie tam zabrała, gdzieś tam przeszliśmy, przechodzimy, a te żółwie są takie potężne, po prostu uh-huh. wielkie i tam jest, oni to chyba nazywają jakoś Zatoka Żółwi i tam jest kolejne miejsce, gdzie można zjeść posiłek. Nie? Takie są drewniane stoły i po prostu te potężne żółwie tam łażą, a ty sobie tam możesz zjeść kolację. Nie? Finał. Napisałeś na pewno tego maila, którego on osobiście odebrał. Jaki jest finał? Jak bardzo on się zaangażował w ten projekt? Wiesz co, to wygląda w tej chwili tak, że moim celem jest spotkanie tych, którzy się zresztą dobrze znają, bo jest i Elon Musk, i Jeff Bezos, i Richard Branson. Wiem, że Richard Branson się dobrze zna z Elonem Muskiem, ale udało mi się dotrzeć do człowieka, który przyjaźni się z matką Elona Muska i prośba o spotkanie ze mną leży już na jego biurku, która zresztą została też potwierdzona jeszcze przez tam kilku dyplomatów takich ważnych i zależy mi na tym, żeby doprowadzić do spotkania ich trzech. To jest oczywiście niemożliwe, ale moim zdaniem nie ma sensu się brać za rzeczy niemożliwe. I ja jestem ostatnim człowiekiem, który jest jakoś pewny siebie, natomiast nauczyłem się jednego przez te 4 lata, czy może nawet więcej, że nie ma kompletnie znaczenia, jak się czujesz, nie ma znaczenia, jakie masz szanse. Znaczenie ma to, czy podejmiesz decyzję o wykonaniu kroku, czy nie. Dlaczego ci zależy na tym, żeby oni we trójkę się spotkali? Bo oni się zajmują przemysłem kosmicznym, bo oni mają dostęp do wielu ludzi, dlatego że to są ludzie, którzy zrobili w życiu absolutnie odjechane rzeczy, którzy pewno też na początku nie byli rozumiani i oni wierzą w to, że można przy pomocy takich projektów pomóc innym ludziom. Mhm. Naprawdę to, co Branson robił dla ludzi, to są... On jakoś się tym specjalnie nie chwali, ale dla uchodźców kupował tam dziesiątki tysięcy jakieś kocy i robili po tajfunach, które przeszły przez te wyspy, on tam odbudowywał całe miasta i to jest, ci ludzie naprawdę bardzo dużo pomagają i mi zależy na tym, żeby się spotykać, żeby docierać do ludzi, którzy są inni. Dlatego Lech Wałęsa mnie rozumiał, dlatego rozumiał mnie generał Hermaszewski i ja mam... Im bardziej ktoś jest, robi niezwykłe rzeczy, tym bardziej oczywiste jest dla niego, aha, dobra, wie, no to chcesz skoczyć z kosmosu, dobra, spoko, dobra, fajny, no fajny pomysł. Nie? Oni tak do tego podchodzą. Na ludziach, którzy nie robią takich rzeczy, robi to wrażenie, ale oni wiedzą, aha, dobra, to koleś ma taki odjechany pomysł i w ten sposób chce zebrać parę miliardów dolarów, żeby pomóc ludziom. Aha, no to no, statystycznie tak rzeczywiście, bo tu ktoś zebrał 100, tu 200 milionów i oni tak to... Tak do tego podchodzą. Mi się udało dotrzeć, teraz będąc w Stanach, do jakichś tak niezwykłych ludzi. I z Hollywood, i z biznesu, i też z tego
przemysłu zielonego. Taki, pomaga mi właśnie taki miliarder, który ma 25 firm, które się zajmują zieloną energią. I ci ludzie po prostu to rozumieją, bo ja miałem dwie sytuacje, w której odmówiłem finansowania tego projektu dwóm miliarderom, którzy chcieli po prostu na tym zarobić pieniądze. Właściwie nie oni, tylko ich ludzie. I jeżeli... Ale z drugiej strony można zapytać, a co w tym złego? To, że wiesz, ja chcę, żeby pieniądze, które będą zebrane, poszły do tych, którzy tych pieniędzy potrzebują, a nie po to, żeby zasilić konto firmy. Po prostu. Okay. Bo też taka jest idea na przykład. No jeżeli my zbierzemy, nie wiem, miliard czy 2 miliardy dolarów, a ktoś weźmie z tego 100 czy 200 milionów dolarów, no to jest po prostu nieetyczne. Tak nie można. I ja cały problem polega też na tym, mój techniczny, że ja to rozdzieliłem, że budżet na sfinansowanie skoku, kampanii, mediów i tak dalej, to jest osobny budżet. Ja nie chcę tego brać z pieniędzy, które będą zebrane dla ludzi. Dlatego na przykład ten młody Ukrainiec powiedział, dobrze, to dajemy w takim razie 2 miliony dolarów na budżet taki techniczny, bo to są ogromne pieniądze. To tyle kosztuje, tak? To są inne pieniądze zupełnie. Tego nie można tak łatwo policzyć, dlatego że to jest 16 podmiotów zaangażowanych w sam skok. To nie jest takie proste. Nie wszyscy też chcą pieniądze za to. Są tacy, którzy do tego dokładają, są tacy, którzy nie zarabiają. To jest w pewnym sensie niepoliczalne. Ile chcesz uzbierać? Jaką kwotę chciałbyś uzbierać i dla kogo przeznaczyć? Ja myślę, że tak jak liczyliśmy przy technicznym dostępie do prawie 2 miliardów ludzi, czyli założeniu, że może nawet kilkaset milionów ludzi to oglądać, a potem to się może powielać, możemy zebrać w miliardach. Myślę, że 500, 700 milionów dolarów to nie jest jakaś taka duża kwota, bo to jest tylko kwestia ilości zer po przecinku. Natomiast te pieniądze, ja początkowo, zresztą cały czas mam taki pomysł, żeby pomóc ludziom, którzy są ofiarami zmian klimatycznych, którzy tracą w wyniku zmian klimatycznych domy. Dlatego, że 50 tysięcy ludzi dziennie traci domy w wyniku powodzi, osuwisk ziemi, w wyniku tajfunów, jakichś różnych tornad i tak dalej. I mój pomysł był taki, żeby dostarczać tym ludziom schrony, w których oni w ciągu 24 godzin mogą, żeby dać im dach nad głową, z jakąś toaletą, z miejscem, gdzie można ugotować jakiś posiłek i po prostu się położyć. Chodzi mi o dość prosty dom, ale teraz też rozmawiam, jestem zaangażowany też w budowanie takiego pomocy psychologicznej dla Ukraińców, na razie dla 1500 osób na Ukrainie i też rozmawiamy na tym, żeby tam dostarczać te domy. I już rozpoznałem jedną firmę w Polsce, jedną firmę w Niemczech. To jest tak, że ja nie wymyśliłem niczego nowego. Ja po prostu poukładałem klocki. I takie domy już są dostarczane na Ukrainę. Ja po prostu chcę zdobyć pieniądze na to, przez ten mój skok i przez zainteresowanie ludzi, chcę zdobyć pieniądze na to, żeby po prostu te domy ludziom dostarczyć. Bo też miałem takie, a dlaczego domy, dlaczego uchodźcy, a dlaczego nie dzieci z nowotworem? No, nie starczy pieniędzy, żeby wszystkim pomóc. Ja bym chciał pomóc wszystkim, ale się nie da. No, ten jeden drobny fragment. Będą kolejne projekty, które pozwolą innej grupie pomóc. Tak? No, na coś trzeba się zdecydować. Na jakim etapie jesteś? Pytam, kiedy jest, jaka jest data twojego skoku? Nie możemy wyznaczyć daty. Myślę, że to jest około 1,5 roku, ale my nie możemy wyznaczyć daty, dlatego że skok będzie się odbywał w Nowym Meksyku, w stanie Nowy Meksyk, w Stanach. I to jest zależne, tam są dwa okna pogodowe, czasami trzy w roku. To jest zależne od tego, że na wysokości tych 11-12 tysięcy metrów są jet streamy, czyli te prądy strumieniowe, które wieją z prędkością od 100 do 200 kilometrów. I w tamtym regionie one często są ułożone w trzech kierunkach, to znaczy są trzy takie prądy, które się krzyżują. Jeżeli ja będę się wznosił tym balonem, który się rozszerza, bo to jest balon na hel. On ostatecznie będzie miał wielkość stadionu Wembley mniej więcej na górze. To troszeczkę mniejszy niż stadion w Warszawie. To jeżeli ja bym wleciał w prądy, które się krzyżują, to mogłoby ten balon po prostu zniszczyć. Natomiast trzeba czekać na to, aż one będą szły w tym samym kierunku. Więc wznoszenie będzie pionowe,
Potem te prądy mnie pchną w jakimś kierunku i potem siłą inercji to będzie szło pod takim kątem mniej więcej. Więc w zależności od tego, jak silne będą te prądy, to zniesienie od momentu startu do momentu lądowania może być nawet 300 km. Więc w Europie nie ma miejsca, w którym można by było coś takiego zrobić. Mhm. Dlatego jest potrzebny pustynny stan po prostu. Ale to jest mniej więcej data około jeszcze, tak, półtora roku. Ale przez te półtora roku na wszystko to też musi nabrać kolejnego rozpędu. Ta machina jeszcze bardziej musi się rozruszać w kontekście i reklamy, rozpropagowania tego wszystkiego. I rozumiem, że teraz jest ten taki prawie, że decydujący, ostateczny moment. Tak, teraz jest taki moment, że zaczynamy to robić, bo pospinać. Tak, ludzie się bardzo skupiają na samym skoku. Natomiast moje przygotowania do skoku się zaczęły, bo ja skaczę teraz tandemy cały czas, dlatego że będę skakał na tandemowym spadochronie. Mam już jeden taki spadochron treningowy, na którym po prostu skaczę sobie z ludźmi. Ale to jest mniej więcej taka czasza, tak jak, bo udało się zejść 30 kg w tej chwili z ciężaru kombinezonu, ze 150 do 120, więc to jest duży przeskok. Ten kombinezon szyje ci NASA, nie pewnie nie... To jest Paragon Space Development Corporation, to oni współpracują z NASA i oni są w tej chwili jednym z takich bardziej liczących się producentów kombinezonów kosmicznych. To też jest niezwykle ważne przy tym kombinezonie, bo z tego co pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, że ty musisz idealnie ważyć, tak? Tak, będę musiał mieć odpowiednią wagę. Tak. To nie ma już przechyłu, że 3 kg w tą, 2 kg. No pytanie, my założyliśmy, jak jeszcze będzie teraz? Ostatni, to nie jest takie trudne. Ja sobie robiłem takie testy, na przykład przytyłem sobie 10 kilo i schudłem 10 kilo. Sprawdzałem, na ile jestem w stanie, bo ta waga, którą przyjęliśmy, to jest 82 kilogramy. Na ile jestem w stanie, jak szybko jestem w stanie zrzucić na przykład 3 czy 4 kilogramy. Mhm. To jest żaden problem. Żeby zrzucić na przykład 2 kilogramy, to potrzebuję 3 tygodni, żeby po prostu, nie wiem, zmienić dietę. Ja nie jem jakoś niezdrowo, ale może być tak, że na przykład jak mniej skaczę, to od razu to wpływa, ponieważ skacząc w Kalifornii, tam jest ciepło. Ja na przykład przez taki weekend jem arbuzy, ogórki i pomidory głównie, bo to ma bardzo dużo wody, to bardzo fajnie syci, też nie jest ciężkie na żołądku, jak tam jest dużo otyłych ludzi, to jak się skacze z kimś, kto waży 100-110 kg, no to jak ktoś taki siądzie na kolana, to jest trudne, ale no, po prostu przetestowałem to wszystko i jak będę robił wszystko tak, jak mi każą. Do ilu osób jesteście w stanie dotrzeć? Ile osób może obejrzeć ten twój skok? Czy są jakieś takie minimalne, taka granica dolna, którą sobie założyliście? Początkowo rozmawialiśmy o minimum 500 milionów ludzi. Ale to chodzi o sam skok, oglądanie tego na żywo. Natomiast do ilu to dotrze później, to zależy od tego, jak cała kampania będzie się podobać. Na przykład, wiesz, teraz zawarliśmy takie partnerstwo z miastem Jelenia Góra. Cieszę się, że to jest pierwsze miasto, bo za 2 tygodnie będę rozmawiał z władzami Beverly Hills i chcemy postawić taki kontener właśnie w jakichś głównych miejscach. Na rynku będzie w Jeleniej Górze i chcemy go zbudować w taki sposób, żeby on był w dużej części przeźroczysty, ale też żeby ludzie mogli do niego wejść, żeby on był interaktywny, żeby mogli sobie obejrzeć tam jakiś film, na kodach QR zobaczyć jakieś części tego, jak to wszystko wygląda. Jest przygotowana w ogóle cała historia, którą można obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości, przechodząc przez projekty, przez różne kataklizmy i tak dalej. Dzisiaj trzeba to w taki sposób zrobić, żeby dotrzeć też do młodych ludzi, bo myślę, że odbiorcami tego projektu też w dużej mierze powinni być młodzi ludzie, bo to do nich trzeba nawet nie, pomyślałem o słowie zaapelować, ale tak naprawdę to przeprosić ich za to, że oddajemy im planetę w takim stanie. Jak to powiedział Chief Seattle, on się chyba nazywał, że my nie przekazujemy planety kolejnym pokoleniom, tylko od nich pożyczamy tę planetę. I jak jest taki koncept, w którym się mówi, że ta planeta jest taka krucha, ona wcale nie jest krucha, bo planeta sobie świetnie poradzi. Za 100 tysięcy lat to będzie odbudowane, a nas już nie będzie. Więc w takim kontekście planeta jest bardzo silna. Myśmy to delikatnie naruszyli, tylko że my naruszyliśmy drobny fragment tej planety, który stanowi o naszym życiu. I to my sobie zrobiliśmy krzywdę, więc jak ten wirus, zostaniemy wypchnięci stąd i już. Nie? I myślę, że
to, co ja będę miał możliwość, ja tam będę na górze pół godziny na tych 45 kilometrach. Tyle lat przygotowania, tak. Tyle lat zbierania funduszy, tyle lat w sumie pisania maili i próśb o spotkanie, tylko pół godziny? No, 2,5 godziny wznoszenia i pół godziny patrzenia na kosmos. No, myślę, że to jest dużo, ale co jest ważne, to ja będę miał możliwość powiedzenia czegoś do tych ludzi, którzy będą to oglądać. I przez 2 lata zastanawiałem się, co, a potem zrozumiałem, że powinienem się zastanawiać, do kogo. I wydaje mi się, że doszedłem dzisiaj do takiego wniosku, że to ludzie pomiędzy 10 a 20 rokiem życia mniej więcej. Bo to wśród tych ludzi może uda się zainspirować jakichś nowych takich liderów. I będą decydować za chwilę o naszej przyszłości. Tak. I przyszłości też kolejnych pokoleń. Wiesz, kolejnych pokoleń. Muszę wrócić do tego szefa, który zbudował, jest odpowiedzialny za Star Treka, bo tak nam ten temat Star Treka się przesuwa, ale jest tyle wątków, że nie pomieścimy tego wszystkiego. Powinniśmy kilka tutaj podcastów i rozmów nagrać. Ale to też jest ciekawe dla takiego, wiesz, zwykłego Kowalskiego, że no, spotykasz na swojej drodze przy okazji takiego projektu takich ludzi. To jest też niesamowite, bo to pokazuje, że oczywiście zawsze jest odrobina szczęścia. Bez tego szczęścia, jak nie jesteś w odpowiednim miejscu w danym czasie, no to niewiele można czasami zdziałać. Ale ta wytrwałość, co pokazujesz przez pryzmat swoich działań, jest szalenie ważna. Wiesz, jak to było? Ja obejrzałem 10 albo 12 lat temu obejrzałem film Overview Effect. Polecam wszystkim. Overview Effect to jest taki 19-minutowy film, który mówi o tym, z czym astronauci wracają z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Głównie chodzi o to, że ludzie, którzy zobaczą Ziemię z perspektywy planety, zmieniają stosunek do życia i do tej planety i widzą nas jako jeden ekosystem, jako właściwie jedno życie. I ja ten film obejrzałem 700 milionów razy, przetłumaczyłem go sobie i znam tam każdy dźwięk w tym filmie. I potem sobie pomyślałem, kurczę, przecież ja mogę napisać do tych ludzi maila. Napisałem do nich maila i David Beaver, który jest współzałożycielem tego Instytutu Overview Institute, który założył go z Edgarem Mitchellem, który był 6. człowiekiem na Księżycu, on mi odpisał po 6 godzinach. I mówi, w ogóle co za projekt, co za pomysł, nie? I dzisiaj jest moim najbliższym przyjacielem. My rozmawiamy, jak jestem w Stanach, no to przynajmniej z 2 godziny dziennie. Nie? I on wniósł niezwykły wpływ i do projektu, i w moje życie też. I on, znając bardzo różnych ludzi, on pracował z Michaelem Jacksonem, z Peterem Gabrielem, z bardzo różnymi ludźmi, z astronautami, których bada od 40 lat. I to on zainteresował właśnie tego człowieka i doprowadził do spotkania. Nie? A ten facet mówi, fajne rzeczy robisz, to przyjedź do mnie na obiad. Odebrał mnie gdzieś tam z jakiegoś miejsca w Hollywood i ja mu tak mówię, że to fajnie, bo mi zależało na tym, żeby dotrzeć do różnych ludzi, do różnych aktorów. I tak podjeżdżamy pod jego dom. On mówi, wiesz, ja dużo ludzi nie znam, no mogę ze Spielbergiem porozmawiać albo z tym. I tak wskazał na budynek, bo tu mieszka ten doktor Hu, kojarzysz? No, i weszliśmy do tego domu i on mi pokazał taki miecz. Dziwny. Ja nie byłem jakoś fanem tego Star Treka, ale kojarzyłem ten miecz. On mówi, zobacz, to jest oryginał. I zaczął mnie oprowadzać po takich różnych pracowniach. Tu taka mała pracownia, tu taki mały pokoik. I na mnie ogromne wrażenie zrobił taki statek kosmiczny, z tych takich dysków, które tam były. I on był nadpalony. Ja mówię, czemu to jest tak spalone? On mówi, bo w tamtych czasach, jak my to robiliśmy, żeby zobaczyć, jak zrobić animację, to ja to po prostu podpalałem i rzucałem, żeby zobaczyć, w którym kierunku to będzie szło. Nie? Dzisiaj to robi komputer, przelicza i widziałem różne te rzeczy, które cały świat oglądał wcześniej w tym filmie, a to teraz leży u niego w domu. Nie? I to jest niezwykłe, że to jest taki... Myślisz sobie, o człowieku, jakimś ważnym nazwisku w Hollywood, może nie tak popularnym, nie wiem, jak Leonardo DiCaprio, ten człowiek się nazywa Dan Carey, on zrobił każdy obraz i wszystko, co jest w tym filmie. I
I nagle widzisz, że to jest multitalent, który maluje, rzeźbi, buduje, tworzy, wymyśla. To jest tak nieprawdopodobnie uzdolniony artysta, że ja to mnie uderzyło, wiesz. I ci ludzie są delikatni, skromni, fajni. To jeszcze bardziej uderza. Tak, tak. Bo często masz takie wyobrażenie, że są tak bardzo niedostępni, że nie można tej bariery gdzieś tam przebić. Wiesz, oni... Tak, oni są niedostępni, bo bardzo dużo ludzi chce się do nich dostać, ja to rozumiem. Albo ma jakiś interes. No. Tak. Mhm. Pamiętam, jak Bartek Węglarczyk mi powiedział, jak jechałem pierwszy raz do Lecha Wałęsy, mówi, pamiętaj, że to jest człowiek, do którego od 30 lat ludzie przyjeżdżają, bo coś od niego chcą. I to tak jest z tymi popularnymi osobami, czy znanymi, czy wpływowymi. Tak, wszyscy czegoś od nich chcą. Ja mam taką trudność, czy miałem taką trudność w Polsce, że jak docierałem do jakichś znanych osób, udawało mi się zdobyć numer do kogoś, to najczęściej mi mówili, dobra, ale powiedz, czego ty chcesz, to ja ci albo pomogę, albo nie. I mówię, ale ja chcę ci opowiedzieć o moim projekcie i ja nie wiem, czego ja mogę od ciebie chcieć. Nie wiem, bo to ty możesz wymyślić. Nie, to ja nie mam czasu. W większości przypadków tak się odbijałem, ale... Ale widzisz tą różnicę? Między tak. Polską a za granicą, w rozmowach, w takich relacjach. Tak. Bo ja rozumiem, że do takiego szefa czy do Bransona no, zgłasza się multum ludzi, tak jak powiedziałeś, każdy coś chce, przeważnie każdy coś chce. Oczywiście to jest kwestia zainteresowania z danym projektem i tak dalej. Ale jakby kulturę, taką i osobistą i pewnych relacji później, które wynikają. Widzisz tą różnicę? Wiesz, ja tak się psychologicznie też zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego ci ludzie są bardziej otwarci, dlaczego są uśmiechnięci, dlaczego inaczej też na to patrzą. I zauważyłem jedno, że co mnie na początku uderzyło, że nie każdy widzi w tym interes. W Polsce mam takie wrażenie, że w większości przypadków ludzie chcieli na tym jakoś zarobić. A co ja z tego będę miał? A ile ja zainwestuję? A jakie ja będę miał z tego zwrot? Albo ktoś myśli, że chcesz go wykorzystać. Albo tak. Nie? Ludzie nie wierzą też na przykład w to, że ja na tym nie zarabiam pieniędzy, że nie mam zysku z tego, że chcę to zrobić właśnie w taki sposób, że chcę to zrobić transparentnie, uczciwie. Tak jak się umówiłem na przykład z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, że umowa pomiędzy nami będzie po prostu na stronie wisiała i będzie wszyscy będą mogli ją zobaczyć, bo też bardzo mi na tym zależy, żeby ludzie widzieli, że to jest czyste. Nie? Dlatego na przykład wiceszefowa YouTube'a jest w zarządzie fundacji Jump for the Planet w Stanach, bo ja chcę, żeby najważniejszy partner wiedział, co się dzieje. Po prostu. I to jest dla ludzi... Ja rozumiem trochę, że to jest takie dziwne, że ktoś chce zrobić coś uczciwie, bo dzisiaj jest, zwłaszcza my, ten Polak kombinator, który tam w czasie wojny wszystko potrafił załatwić. Nie? No, wiesz, trochę, dalej to funkcjonuje trochę. No funkcjonuje właśnie, że takie jestem cwany, bo wykorzystałem kruczek w umowie i wyciągnąłem od ciebie kasę. Nie? Mhm. I tam jest, nie wiem, czy to też może wynikać z tego, że ta Kalifornia jest inna, że tam jest słonecznie po prostu. Ja nie jestem fanem jakimś takim miłośnikiem Stanów, ale w miejscu, w którym przez większość roku świeci słońce i jeszcze jest to uśmiechanie się do siebie. No, idziesz sobie ulicą i 90% ludzi mówi ci cześć. I bez względu na to, wiesz, skąd to jest, czy wynika to z tego, że nie zostali dotknięci tam wojną, czy z tego, że mają takie wychowanie, że takich nauczono, to ostatecznie przestajesz się nad tym zastanawiać i ten dzień robi się fajny, bo ludzie się do ciebie uśmiechają. I jak stoisz w kolejce po kawę albo w sklepie, gdzieś tam i dziewczyny w Starbucksie czy w czymś tam, wiesz, gadają sobie, się śmieją i krzyczą i w ogóle ty chwilkę czekasz na kawę, bo ona z kimś tam rozmawia, to w ogóle to nie robi, nie jest to dla ciebie problemem. Nie ma napięcia. Tutaj wszystko wrze. Wiesz, ciężko mi tu jest trochę. Tam jest... Wiesz, ta kultura jazdy jest zupełnie inna. Ci Amerykanie mówią, tutaj dopiero jest, wiesz, tu są awantury na drodze. Ja mówię, chłopie, dwa dni w Warszawie, na Wisłostradzie i jesteś wyleczony. Ale na mnie tam przez 9 miesięcy dwa razy zatrąbiono. Niesamowite. Słuchaj, Tomek, skoczysz? Raczej wrócicie do Polski, czy... Nie wiem. Czy myślisz, że już gdzieś osiedlisz się. Nie mówię nawet, że chodzi o Stany Zjednoczone, ale że twoim domem będzie inna część, albo Europa, albo świata. Wiesz co, ja, mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. Adam chce gdzieś wyjechać, nasz syn, on ma 21 lat, więc
bardziej myślę tutaj o tym, gdzie będzie Ania i gdzie będzie Paulina, gdzie one będą chciały być. I jakoś, wiesz, to jest tak, człowiek ma kilkoro przyjaciół tak naprawdę, dobrych i sprawdzonych. Dla mnie jest ważne, żeby Ania była szczęśliwa i miała kilka jakichś fajnych osób blisko siebie. Czy to jest w dużym mieście, czy to jest w małej wsi, nie ma to specjalnie dla mnie znaczenia. I nie chciałbym oczywiście mieszkać w kraju, gdzie jest rujnowana demokracja, wiesz. I no, mówię o Polsce tutaj, ale wciąż jeszcze mamy szansę i myślę, że... Wiesz, dzisiaj miałem spotkanie z takim moim przyjacielem sprzed lat, sprzed 25 lat, z którym cały czas mamy stały kontakt, gdzie pracowaliśmy razem w radiu i gdzie poznałem Paulinę i rozmawialiśmy o teatrze. Po prostu wymienialiśmy się wrażeniami ze sztuk teatralnych i myślę sobie, że tak pamiętam, jak mi opowiadał kolega tam w Kalifornii, bo był dzień wcześniej w teatrze i myślę sobie, nie będę tego języka rozumiał nigdy na takim poziomie, żeby się zachwycić sztuką teatralną, w tym jak ktoś się posługuje słowem. No ja próbowałem im wytłumaczyć, czym jest Pan Tadeusz i jak się tam gra językiem, bo to jest nie ma znaczenia, o czym to jest, choć ma znaczenie, ale zabawa słowem jest genialna i myślę sobie, że takie rzeczy mogę mieć tylko w ojczystym języku. Ale z drugiej strony spotykanie się z ludźmi z innych kultur i to, że można, wiesz, że siedzimy sobie, tak w Nowej Zelandii, jak mieszkaliśmy półtora roku, to było takie miejsce, taki dzień, że byli u nas w domu ludzie ze wszystkich kontynentów. Siedzieliśmy sobie i tak sobie gadaliśmy. I to jest też bardzo fajne, bo nabierasz zupełnie innej perspektywy patrzenia na wiele różnych pewnych rzeczy i też otwartości. I też dzieciaki uczysz tej otwartości od najmłodszych lat. A nie zamykanie się tylko, że tak powiem, we własnym sosie. Obiecaj jedno publicznie teraz tutaj, że przyjdziecie z Pauliną, bo tych wątków do rozmowy, a znam was trochę, jest bardzo dużo, ale chciałam, żebyście poznali również i Paulinę, bardzo mi na tym zależy, żebyście mogli poznać Tomka i Paulinę jako małżeństwo, jako parę, tak? Wiesz, to Paulina, jako ludzi, tak. Którzy też wiele różnych momentów i kryzysów przeszli, bo to nie jest tak, że no teraz mówimy i bardzo mi zależało na tym, żebyś opowiedział o projekcie, prawda, o tym, że pobijesz rekord. Chociaż już został pobity, ale tak medialnie rekord Baumgartnera i to, co wokół teraz tego projektu się dzieje, ale macie też niesamowitą historię swoją, taką życiową, jako ty i Paulina, więc mam tak, nadzieję, no Paulina jest, ona jest, wiesz, to ona jest tym projektem tak naprawdę, bo ona mnie, David Beaver, który pracował z tymi różnymi ludźmi, on mówi, słuchaj, wszyscy ludzie, którzy osiągnęli taki spektakularny sukces, on w momentach, kiedy ja się załamywałem, on mówił, wszystkich łączy tylko jedno, nie poddali się. I ja się poddawałem wiele razy i rezygnowałem z tego, nawet napisałem list do wszystkich tak na świecie, że już koniec. I ta Paulina mnie zawsze podnosi. Nie? I miałem jedną taką sytuację, że siadłem i nie dam rady po prostu, a potem sobie tak pomyślałem, a i tak przyjdzie Paulina i tak mnie podniesie, to dobra. Paulina, pozdrawiamy serdecznie, będziesz nas oglądała w tej rozmowie. To jest zjawisko. No. To już nie chodzi o to, jaka to jest matka, żona i kobieta, ten człowiek jest po prostu zjawiskiem. To jest dobra puenta do naszej rozmowy i jednocześnie zapowiedź, że będziecie następnym razem, będziesz wielką następnym przyjemnością. Razem z Pauliną. Z wielką przyjemnością publiczna... i z plastrem na ustach. Paulina cię zagada. Mam nadzieję. Publiczna deklaracja padła. Tomek, wielkie dzięki. To ja dziękuję. Trzymam kciuki, ale to wiesz, oczywiście za projekt i widzimy się, mam nadzieję, niebawem. Przed skokiem. Na pewno. Dziękuję bardzo. Dzięki.